dobry. Zapraszam na kolejny wykład z przedmiotu projektowanie linii kolejowych. A tematem dzisiejszych... zaraz, cofnijmy to. Ten pociąg właśnie przejechał przez tunel. A jak zaprojektować taką budowlę? Albo jak zaprojektować wiadukt nad linią kolejową? Jakie powinien mieć wymiary? W jakiej odległości od toru można projektować takie elementy jak konstrukcje wsporcza sieci trakcyjnej, maszty sygnalizatorów, krawędzie peronowe? Skąd to wiemy? Mówi o tym skrajnia budowli obowiązująca na danej linii, czyli wolna przestrzeń określona linią wyznaczającą minimalne odległości pomiędzy pojazdem kolejowym a obiektami i urządzeniami infrastruktury kolejowej, niezbędna dla zapewnienia bezpiecznego i bezkolizyjnego prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych. Przebywanie w skrajni budowli w trakcie jazdy pociągu może być niebezpieczne. Zaczynajmy. No dobrze, ale dlaczego zaczynamy od skrajni wykład dotyczący szerokości międzytorzy? Ponieważ to właśnie wymagania skrajniowe będą najczęściej określały rozstaw torów szerokości międzytorzy. Wymagania skrajniowe określone przez standardy techniczne PKP PLK odnoszą się do trzech progów. Próg P1, czyli tak zwane normalne wartości dopuszczalne, które stanowią podstawowe parametry skrajni budowli, rozstawu torów oraz rozmieszczenia obiektów przytorowych, takich jak sygnalizatory, konstrukcje wsporcza sieci trakcyjnej, ich rozmieszczenie względem toru, które są stosowane w projektowaniu. Takie normalne, zasadnicze wartości dopuszczalne. Próg P2 to zawężone wartości dopuszczalne, stosowane wówczas, gdy mamy do czynienia z niekorzystnymi uwarunkowaniami lokalnymi lub gdy parametry techniczno-eksploatacyjne infrastruktury technicznej lub odcinka linii kolejowej nie pozwalają na zastosowanie tego progu P1, czyli normalnych wartości dopuszczalnych. Zastosowanie progu P2 wymaga uzyskania zgody właściwego zakładu linii kolejowych. No i jest jeszcze próg P3. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe obwarowania związane z przeprowadzeniem takich procedur bezpieczeństwa. Są to wyjątkowo dopuszczone wartości, a ich zastosowanie oprócz przeprowadzenia najpierw tych procedur związanych z bezpieczeństwem wymaga uzyskania zgody od zarządu PKP PLK. Podstawowo w ramach tego progu P1 należy stosować tak zwaną skrajnię budowli ujednoliconą. I tutaj mamy dwa typy. Skrajnia GPL1 dotyczy modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych, nowych odcinków linii kolejowych dla prędkości nie większych niż 200 km na godzinę. I drugi typ to skrajnia GPL2 dotycząca linii kolejowych o prędkości większej niż 200 km na godzinę, a niezależnie od prędkości należy ją stosować dla nowych obiektów inżynieryjnych oraz nowych wiat peronowych, a także dla linii, na których planuje się prowadzenie przewozów o zwiększonej pojemności. Szczegółowe wymiary skrajni budowli można znaleźć w tomie drugim standardów technicznych dostępnych na stronie PKP PLK. Znajomość skrajni budowli w niektórych krajach znajduje dość zaskakujące zastosowanie. Na przykład w handlu owocowo-warzywnym. Znając wymiary skrajni budowli GPL1 i wiedząc, że skrajnia dwóch sąsiadujących ze sobą torów nie może na siebie nachodzić, można określić minimalną szerokość międzytorza niezabudowanego, która wynosi 4 metry, a dla linii o prędkości przekraczającej 200 km na godzinę 4,50. Do tego należy dodać poszerzenia. Poszerzenia międzytorza pojawiające się na łuku, a związane z tym, że środek pojazdu kolejowego nie porusza się po osi toru, ale tak naprawdę po cięciwie łączącej, na przykład w tym przypadku, osie wózków jezdnych połączonych przegubowo z pudłem wagonu. I drugi rodzaj poszerzenia również dotyczy łuku, ale pojawia się tylko wówczas, gdy przechyłka w torze zewnętrznym jest większa od przechyłki w torze wewnętrznym. Wartości poszerzeń można obliczyć ze wzorów podanych w standardach technicznych. No dobrze, ale co w sytuacji, gdy mamy większą liczbę torów, a na międzytorzu znajdą się na przykład pracownicy kolei albo osoby nieuprawnione? Żeby zapewnić bezpieczeństwo w takiej sytuacji, co najmniej z jednej strony toru
przewiduje się tak zwaną strefę bezpieczeństwa. Ta strefa bezpieczeństwa, która w progu P1 i P2 ma szerokość 80 cm, przylega do strefy zagrożenia. Szerokość tej strefy zagrożenia mierzona od osi toru jest uzależniona od prędkości maksymalnej, z jaką pociągi poruszają się po danym torze. No i oczywiście jest zależna również od rodzaju zastosowanego progu P1, P2 lub P3. W takiej strefie bezpieczeństwa przylegającej do strefy zagrożenia musi być zapewnione stabilne podłoże. A jak określić szerokość międzytorza, na którym mają być zlokalizowane jakieś obiekty? Musimy odczytać na podstawie załącznika do standardów technicznych odległość, minimalną odległość od osi toru do krawędzi, na przykład przytorowej konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej, do konstrukcji wsporczej latarni sygnałowej, sygnalizatora. Następnie dodać poszerzenia skrajni, jeżeli mamy do czynienia z łukiem, na którym zastosowano przechyłkę, musimy jeszcze określić sobie wcześniej prędkość maksymalną, jaka obowiązuje na danym torze. Następnie dodać do tego gabaryt tego obiektu, na przykład konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej, no i dodać odległość, minimalną odległość od osi drugiego toru. Zobaczmy na przykładzie, w jaki sposób zaprojektować szyb. Zobaczmy na przykładzie, w jaki sposób zaprojektować szerokość międzytorza. A wybrałem możliwie najbardziej złożony przykład. Zobaczmy, od toru głównego zasadniczego odgałęzia się rozjazdem 1 do 12500 tor główny dodatkowy. Skoro odgałęzia się rozjazdem 1 do 12500, to będziemy jechali tutaj z prędkością 60 km na godzinę. Natomiast na torze głównym zasadniczym jedziemy z prędkością 100 km na godzinę. Analizujemy przykład, gdy oba tory położone są w łukach. Tor główny zasadniczy w łuku o promieniu 800 m z krzywą przejściową z przechyłką 40 mm, a tor główny dodatkowy jest ułożony w łuku, tak wstępnie zaproponowałem, o promieniu 804,5 metra i przechyłce 20 mm. Dlaczego? Dlatego, że założyłem wstępnie międzytorze 4,5 metra, a teraz sprawdzę, czy ono będzie wystarczające. Jeżeli to międzytorze będzie 4,5 metra, a te dwa łuki będą współśrodkowe, no to właśnie ten promień będzie większy o tą szerokość międzytorza. Zobaczmy, od czego zaczynamy. Oczywiście tomu skrajniowego. Zajrzyjmy do załącznika. Przyjmijmy, że na tym międzytorzu ma być zlokalizowany semafor wyjazdowy ze stacji, czyli chcemy określić minimalną szerokość tego międzytorza dla zlokalizowania tam semafora. Zobaczmy, to jest ten przykład. Na międzytorzu ma być usytuowany wskaźnik i konstrukcja wsporcza, właściwie latarni sygnałowej, sygnalizatora. Dla toru głównego zasadniczego jest to prędkość 100 km na godzinę i ten podstawowy wymiar ma być równy 2,30 dla progu P1. 2,30 plus poszerzenia, zobaczmy, czyli tor wewnętrzny 2,30, natomiast ten tor zewnętrzny, czyli tam, gdzie jedziemy z prędkością 60 km na godzinę, czyli prędkość nie większa niż 80 km na godzinę, również 2,30. Wpisujemy 2,30 i zostają nam, co nam tutaj zostaje? Zostają nam poszerzenia delta BS plus delta BD. Zobaczmy, delta BS i delta BD według załącznika pierwszego. Przyjmiemy, że będzie tutaj skrajnia GPL1. Tak, przyjrzyjmy się tej skrajni. Jej podstawowa szerokość to 2 metry, ale mamy tutaj pewien dodatek. Tutaj mamy taki obszar AB. A AB to jest AB wyznacza minimalną odległość od osi toru do krawędzi konstrukcji budowli zgodnie z załącznikiem numer 2, czyli to jest właśnie to, co zrobiliśmy. Właśnie określiliśmy, że tutaj ma być nie 2 metry, tylko w przypadku sygnalizatora ma to być 2,30 metra. Tak jest, 2,30 metra i do tego jeszcze poszerzenie delta BS i delta BD. Delta BS to jest poszerzenie wywołane promieniem łuku. W zasadzie w przypadku skrajni GPL1 rozpatruje je się wyłącznie w zakresie promieni od 150 do 250 metrów. Mamy promień 800 metrów, pomijamy.
delta BS pomijamy zarówno tutaj, jak i tutaj. Zostaje nam delta BD, czyli wpływ przechyłki. Pod wpływem przechyłki cały ten obrys skrajny nam się obraca i de facto, patrząc na to w planie, poszerza ten obszar skrajny. Zobaczmy, niezależnie od krzywizny toru, w kierunku zewnętrznym, czyli na zewnątrz od łuku, nie mamy w ogóle poszerzenia. A zatem na zewnątrz od łuku, a zatem dla tej przechyłki 40 mm w torze głównym zasadniczym nie rozpatrujemy w ogóle poszerzenia, które miałoby wpływ na szerokość tego międzytorza. Natomiast musimy je uwzględnić w przypadku tego toru, ułożonego w przechyłce 20 mm. Zobaczmy, dla 20 mm jak to obliczyć. D razy HI podzielone przez 1500. D to jest wartość przechyłki, 20 mm, a HI wymiar pionowy skrajni na prostej w milimetrach. Tak naprawdę chodzi o najdalej wysunięty punkt obrysu skrajni. W naszym przypadku jakby najwyższą wysokość, na której ten najdalszy punkt występuje, ten najbardziej niekorzystny punkt, będzie on się znajdował na wysokości 3,05 metra. A zatem wpisujemy dla toru zewnętrznego równa się 20 razy 3,050 podzielone przez 1500 i podajmy jeszcze wynik w metrach, czyli jeszcze podzielimy sobie przez 1000 i to będzie 0,041 metra, 4,1 cm, 41 mm. Sprawdźmy, czy to się zgadza, ale sprawdźmy, żeby to było lepiej widać na filmie, sprawdźmy dla przechyłki 40 mm, czyli dla 40 mm powinniśmy mieć tutaj 8, a zobaczmy zresztą, ile tutaj powinniśmy mieć. Dla 40 powinniśmy mieć 81 mm. Mam to już narysowane. Tutaj mam zarys skrajni na prostej, a tutaj w łuku o promieniu o przechyłce 40 mm. Zobaczmy, na wysokości 3,05 m mamy poszerzenie tej skrajni równe ile? Dokładnie tak, 81 mm. Wszystko się zgadza. A zatem do ostatecznego określenia minimalnej szerokości międzytorza potrzebujemy jeszcze wymiaru masztu sygnalizatora. Możemy go znaleźć w takiej instrukcji, która się nazywa IE 117. To są wymagania techniczne dla sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych oraz ich konstrukcji wsporczych. Zobaczymy tutaj taką informację, że sam maszt tego sygnalizatora ma szerokość 133 mm do tej wysokości 3,05 m. Potem tutaj mogą być jeszcze wskaźniki, które mają szerokość 32 cm. My przyjmiemy sobie, jeszcze uwzględniając tolerancję wykonania, no przyjmijmy sobie, niech zostawmy tutaj taki pas terenu o szerokości 25 cm na swobodne zlokalizowanie, wybudowanie tego masztu sygnalizatora, a zatem ostatecznie minimalna szerokość międzytorza dla progu P1 będzie wynosiła 2,30 plus 0 plus 0 plus 2,30 plus 0 plus 0,041 plus 0,25 na sygnalizator. 4,891, ale szerokość międzytorza projektujemy z zaokrągloną do wielokrotności 5 cm, czyli będzie to 4,90 ostatecznie. A zatem ta szerokość międzytorza, którą wstępnie przyjąłem, 4,50 jest oczywiście za mała, dla progu P1 przynajmniej. Musimy zwiększyć szerokość tego międzytorza. I to już wszystko w tym wykładzie. Do zobaczenia!